6 dnia czerwca wybieram się tym dużym wycieczkowym statkiem na objazd wzdłuż wybrzeży całej wyspy Zakynthos. Statek reklamowany jest jako najszybszy na wyspie. W końcu to 123 km linii brzegowej. I na opłynięcie wokół Wyspy Małej mamy cały dzień. Po drodze będziemy zaglądali we wszystkie najpiękniejsze miejsca na tej perełce Morza Jońskiego. Tymi mniejszymi statkami płyną turyści na taką tak zwaną krótką trasę do Zatoki Wraku i do Błękitnych Jaskiń. Samo miasto przylega do tych pięknych, częściowo zalesionych skał. Na 10 minut przed 10 statek został zapełniony do ostatniego miejsca. Jest tutaj chyba ze 200 osób, a może więcej. Zrzucono cumy i ruszamy na północ wyspy. Jeszcze raz popatrzę na tą piękną wieżę w stylu weneckim Campanile. I'd like to welcome everybody on behalf of my tour, our captain Dionysius and the crew of our boat, the Boston is Kay. Welcome you on this tour, to follow the instructions of our captain. This is, on the background is the hill of Boston. This is, you also get the panoramic view from. Great view of Laganapo.
Tu otwiera się Zatoka Laganas. Park morski, Narodowy Park Morski Żółwi Kareta. And even farther towards the other extreme, Agios Ostis and the Marathias. Fortunately, they saw. Przed nami Maratonis, wyspa Żółwi, miejsce, gdzie znajdują się gniazda lękowe tych wspaniałych morskich żółwi. Swój okres godowy mają od kwietnia do maja. Następnie wypływają na plażę, by złożyć swoje jaja. Główne plaże, na które składają jaja, to plaże Gerakas, Dafni, Kalamaki, Laganas, Agios Ostis oraz torebki foliowe. Morski Park Narodowy. Założono tam, by chronić żółwie Kareta Kareta. Ciekawostką jest to, że jedna żółwica potrafi złożyć do 100 jaj. Wykopują one gniazda na około 60 cm głębokości.
niesamowicie piękne miejsce. Przypłynął z wysepki pan, który zaczepi na tej skale linę, która ustabilizuje nasz statek. Część z wycieczkowiczów schodzi do tego uroczego miejsca popływać. No i odpływamy z wyspy w dalszą podróż. Do jaskiń Keri. W tych pięknych, białych klifach wyżłobione przez miliony lat przepiękne jaskinie. Ukaże się przed Państwem wielka, olbrzymia flaga i zdaje się jest to największa flaga na świecie, grecka, na właśnie wzniesieniu przylądka, Keri, której Matka Boska obroniła tutejszą wioskę przed piratami. Stąd za
najdłuższy naturalny tort świata. Do grupy jaskiń Agalas. Można tutaj gdzieniegdzie zobaczyć na przykład foki morskie Monachus Monachus. Do największej z nich Agalas Cave za chwilę statek wpłynie w całość. Jakimś sposobem chcę wpłynąć do tej jaskini. No i można powiedzieć, że mu się to udało. Następni próbują również wpłynąć do jaskini, ale to już całkiem mniejszy stateczek. Chyba muszą zaczekać, aż my stąd się wycofamy. Wypłynęliśmy z tej jaskini Agalas. Następny przystanek to chyba już Zatoka Wraku. I rzeczywiście ciąg za ciągiem jaskiń jest tutaj chyba ponad 400 na całej wyspie, ale większość zlokalizowana na zachodnim klifowym wybrzeżu. To tak zwana Porto Roxa. Mały ośrodek, w którym można spędzić cały dzień, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi nurkować. Przybrzeżne wody są dość głębokie, pełne niezwykłych form roślin i zwierząt żyjących w wodzie. Przechodzą w łagodne wybrzeże. Położona jest druga, podobna jak Porto Roxa, miejscowość Monias, z takim małym fiordem i również z plażą, gdzie można spędzać miłe godziny. I kolejna gigantyczna jama skalna, jakoby rozwarta paszcza jakiegoś potwora morskiego.
cmentarz z epoki mykeńskiej, który datowany jest na 1500 lat przed Chrystusem. Dopływamy do kolejnego miejsca, gdzie przeznaczono 30 minut na zażywanie kąpieli w tej małej zatoczce pod klifem. Pół godziny radości szybko minęło. Rzuciłem sprzęt w kąt i byłem popływać w tej niesamowitej wodzie. Piękny kolor, ciepła, czysta. No po prostu bajka. Mała wysepka świętego Jana w pobliżu Porto Vromi. Porto Vromi jest bardzo głęboki, z tego powodu w czasie II wojny światowej w tym zakątku Zakynthos ukrywały się statki podwodne. O Jezu, gorąco. Trzeba się podłączyć. It's called the Feast of Poseidon. Podobno na tej skale widoczna jest postać. No już nie jest widoczna. O, teraz lepiej. Podobno postać Posejdona, ale moja wyobraźnia tak daleko nie sięga. Niczego w kształcie Posejdona tu nie widzę. I to był właśnie ten Porto Vromi. Mała wysepka świętego Jana. Za tą skałą ukaże nam się wejście do Zatoki Braku. This cliff straight ahead here is 293 meters high.
to parzy na Bagio, parzy w Kraku, tutaj jest taka wysokość tego klifu ponad 200 metrów. Tam byliśmy przedwczoraj, fragment takiej platformy widokowej, z której tylko częściowo widać zatokę wraku. Cały ten wrak to najlepszy dowód na to, że przymioty ludzkich umysłów są niezbadane. Kupa żelastwa spowodowała niebywały boom turystyczny i od czasu, kiedy opublikowano zdjęcia National Geographic z tej zatoki, lgną tutaj miliony turystów co roku, żeby zobaczyć ten osławiony wrak. Wrak przemytniczy. Zostaniemy na tej plaży około godziny. Właściwie nawet trochę dłużej niż godzinę. No i po karkołomnym zejściu ze statku po trapie znalazłem się 2-3 metry przed tym kupem żelastwa. Przez cały Boży dzień przypływają tutaj setki statków z turystami. Ta woda ma tutaj wprost niewiarygodny błękit. W 1983 roku podobno to było w tym roku, rozbił się statek przemytniczy wiozący z Włoch alkohol i papierosy. Przez wiele miesięcy przemytnicy małymi łódkami przewozili towar i sprzedawali na wyspie. Statek rozbity ugrzęzł był na tej plaży i dopiero w 90-tych latach pewien fotografik został przyprowadzony tutaj przez przyjaciela swojego Zakintyjczyka, żeby mu pokazać ów rozbity statek. I ów fotograf zrobił pierwsze zdjęcie, na punkcie którego później oszalał właściwie cały świat. No i odpływamy z tej cholernej zatoki wraku. Przy wsiadaniu trapem na statek zalała mnie fala po pas, a w kieszeniach miałem pilota do aparatu, komórkę, chusteczki, no i wszystko jakby się zmoczyło. Komórka coś fiksuje. Nie za bardzo mogę się nią połączyć. Nie wiem, jak ją wysuszyć. Przez cały rejs dotąd nie bujało, a teraz zaczyna bujać.
północnego krańca wyspy, tam gdzie są tak zwane błękitne jaskinie. Słońce operuje coraz mocniej i mamy na krańcu północnym wyspy latarnię morską. Po przeciwnej stronie latarni Kefalonia. Przylądek Skinari, Blue Cave. Przejrzystość wody jest tutaj doskonała i sięga samego dna, które miejscami osiąga głębokość nawet 10 metrów. Zamykamy krąg dookoła Zakynthus. Za tym uskokiem skalnym, tym cyplem już widoczny, widoczna jest stolica Zakynthus. Zanim jeszcze dotrzemy do Zakynthus, portu końcowego, widzę, że kapitan kieruje się w stronę białych kamieni. To bardzo ciekawa plaża, bardzo ciekawe miejsce, gdzie z jaskini znajdujących się wydobywa się smog siarkowodorny. Po zrobieniu 120
3 km objazd wokół Zakynthos zakończył się. Dla mnie trochę z przygodami, ale mogło być gorzej.